Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj bardzo miło mi jest zaprosić Was na testy i recenzję zasilacza firmy Be Quiet. Seria PowerZone, model o mocy 650 W, zasilacz z modularnym ukablowaniem, z certyfikatem 80 plus brąz. Jeśli interesują Was ceny zasilacza, sprawdźcie sobie w opisie filmu. Jesteście ciekawi? Zaczynamy. Tak więc przed nami zasilacz firmy Be Quiet z serii PowerZone, która przeznaczona jest dla graczy. Moc zasilacza to 650 W. Jak widzicie, zasilacz dociera do nas w przydatnym woreczku. Zasilacz ten wyposażono w bardzo cichy 135 mm wentylator Silent Wings o regulowanej prędkości obrotowej. Łopatki posiadają zoptymalizowany kształt, łożyska posiadają miedziany rdzeń oraz sześciopolowy silnik, co gwarantuje oczywiście cichą pracę. Funkcja cool-off jest bardzo ciekawym gadżetem również. O tej funkcji, jak i o głośności wentylatora posłuchacie w dalszej części filmu. Należy także wiedzieć, że PowerZone 650 otrzymał certyfikat 80 plus brąz, co oznacza, że sprawność tego zasilacza sięga aż 90%. Dodajmy, że jest to produkt niemiecki, tak więc solidna kontrola jakości na pewno miała tutaj miejsce. Producent w tym zasilaczu zastosował jedną, ale za to naprawdę mocną linię plus 12 V. Jak zauważycie, maksymalna moc połączona zasilacza dla linii plus 12 V wynosi aż 648 W, dla linii 3,3 V oraz 5 V to 140 W. Tak więc ilość energii dostarczana naszym komponentom jest naprawdę wysoka i nie mamy się po prostu tutaj o co martwić. Kolejnym ogromnym atutem jest pełna modularność zasilacza. Wszystkie przewody mamy odłączane i wykorzystujemy tylko te, które naprawdę potrzebujemy. To jest bardzo, bardzo przydatne. No i sama jakość podzespołów zasilacza jest również bardzo wysoka. Zasilacz posiada m.in. zabezpieczenie przed przepięciami oraz pakiet najlepszych zabezpieczeń, chociażby przed zbyt dużym natężeniem, zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem, spięciem, przegrzaniem i przeciążeniem. Nie będę Was zanudzał wszelkimi normami, jakie ten zasilacz spełnia, natomiast to są po prostu rzeczy wymagane w dobrym markowym zasilaczu i te wszystkie kryteria on jak najbardziej spełnia. Producent daje temu zasilaczowi aż 5 lat gwarancji, a to dzięki wysokiej jakości kondensatorom, które po prostu mają bardzo dużą żywotność i zapewniają stabilną pracę zasilacza nawet przy bardzo wysokich obciążeniach. Tutaj rzućcie okiem, to jest dół mojej obudowy. Zasilacz już tutaj kilka tygodni sobie przebywa. Jako że jest w pełni modularny, nie było problemu z okablowaniem. Podłączyłem tylko to, co potrzebuję. Dało się to dość fajnie uporządkować i wszystko jako tako wygląda. Jeszcze jak pozbędę się dysku mechanicznego, to w ogóle mi jeszcze dwa tutaj przewody odejdą, plus SATA do płyty głównej, więc w ogóle będzie fajnie. Co do samego okablowania, moi drodzy, to w tym przypadku jest naprawdę przyzwoicie. Całe okablowanie tego zasilacza ma taki estetyczny i wytrzymały oplot. No i w większości przypadków te przewody są w miarę elastyczne, nawet takie grube jak zasilanie tutaj PCI Express. Zobaczcie, możemy to bez problemu złamać. Natomiast niektóre przewody są minimalnie cieńsze i troszeczkę lepiej się układają. Tu mamy akurat końcówkę floppy, więc jest cieniutka. Natomiast kabel z Molexem, zobaczcie, całkiem fajnie to można sobie złożyć, spiąć, nie pręży się za bardzo, więc można to sobie dość fajnie ułożyć w obudowie. Tak też było w moim przypadku. Wykorzystałem część kabli, nie wszystkie jak widzieliście, te które nie są potrzebne leżą sobie w pudełeczku. Natomiast przewody do podłączenia tych trzech wentylatorów do zasilacza mamy takie naprawdę cieniutkie, więc można sobie je bez problemu zorganizować, zwinąć nadmiar i nie będzie ich nigdzie widać. Jeśli chodzi o długość tych przewodów, to moim zdaniem do obudów typu MIDI Tower albo do takich mniejszych jak ja mam są w zupełności wystarczające. Nie są na pewno za krótkie, czasami nawet jest nadmiar. Natomiast do jakichś większych obudów, no nie jestem pewien takich Big Towerów, czy wszystkie kable byłyby wystarczające. Jeśli interesują Was dokładne długości, to są na stronie Be Quieta w opisie zasilacza, więc nie będę Was tu zanudzał wszystkimi wymiarami. Powiem tyle na temat okablowania, że moim zdaniem jest naprawdę solidnie, porządnie wykonany. I moi drodzy, pomiarów zasilacza będziemy dokonywać na mojej platformie, która w spoczynku pobiera plus minus 50 W. Czasami w idle skacze to do 75 nawet. Zależy, czy tam przeglądamy jakieś strony i tak dalej.
Natomiast jeśli damy sobie tutaj maksymalne obciążenie, to robi nam się z tego ponad 200, tam 250-260 to jest maksymalny pobór przy procesorze Intel Core i7-4790K oraz karcie graficznej Gigabyte G1 Gaming GTX 960. Ok, rozpoczynamy pomiary. Najpierw zrobimy sobie pomiar na Molexie, na początek bez obciążania komputera. Linia plus 5, mamy 5,09 V. I linia plus 12, bez obciążenia 12,18. Teraz obciążymy sobie komputer. Ok, odpaliłem program OCCT. Powtarzamy teraz nasze pomiary. Najpierw plus 5 V. No i pod obciążeniem 5,10. I 12,17 na linii plus 12 V. Przy komputerze obciążonym programem OCCT. Ok, moi drodzy, teraz złącze 24-pinowe. Linia 3,33 V. Mamy w tej chwili, jak widzicie, 3,37 bez obciążenia. Od razu spróbuję też obciążyć komputer. Teraz obciążamy OCCT. Program już pracuje. Spróbuję jeszcze raz trafić. No, niestety nie ma tutaj za dużo miejsca. Ale dobra, no zobaczcie. 3,35. A więc całkiem fajnie. Teraz, moi drodzy, test na złączu 8-pinowym. Linia plus 12. Mamy 12,17. Ok, widać to jakoś w miarę dobrze. Teraz również wyjmuję nasze sondy i obciążymy komputer. Dobra, komputer obciążony, sondy wracają na miejsce. No, 12,14 V na linii plus 12. Teraz pomiar na PCI Express 6 od karty graficznej. W tej chwili nieobciążona. Ponownie mamy wynik 12,17. I obciążymy teraz programem FureMark, czyli dającym wycisk karty graficznej. Ok, FureMark poszedł. Widzicie, że wentylatory od karty zaczęły się kręcić, lampki zgasły, więc mierzymy jeszcze raz. No i mamy 12,16. A karta już obciążona w 102,5%. No więc wynik świetny. Teraz, moi drodzy, dodatkowe dwa pomiary. W sumie to będą chyba nawet trzy. Najpierw plus 5 V, tak zwany Power Good. Tak napięcie odpowiadające po prostu za normalne użytkowanie zasilacza komputera. Mierzy się to poprzez zbadanie szarej lub jasnozielonej. Tutaj mamy szarą akurat linię i druga musi być czarna. No i zobaczcie, mamy 5,09 V bez żadnych fluktuacji, bez wahań, więc to dobrze świadczy. I jeszcze za chwilkę zrobimy sobie drugi test. Teraz tak zwane plus 5 V SB, co odpowiada między innymi za zasilanie na portach USB. Czyli mamy fiolet. Troszkę ciężko tu się dostać, ale dobrze. 5,10, ok. I ten sam test zrobimy też na wyłączonym komputerze. Dobrze, komputer wyłączony. Ponawiamy test. Ponownie fiolet. I ponownie kolor czarny. No i mamy 5,11 przy komputerze podłączonym do sieci, ale nie włączonym. Też bez fluktuacji, więc myślę, że ten pomiar też jest jak najbardziej ok. Ok, jak widzieliście, poziom dźwięków tła wynosi jakieś 34 dB. Teraz odpalimy komputer i zobaczymy, jak głośny jest wentylator tego zasilacza. Zobaczcie, nieco ponad 40 dB, tylko 6 dB więcej niż poziom tła.
więc moim zdaniem wynik rewelacyjny. Oceniając tak po prostu na ucho, słychać tylko naprawdę cichutki przepływ powietrza. W porównaniu z poprzednimi zasilaczami, które miałem, ten jest naprawdę ultra cichy i myślę, że nazwa Be Quiet w tym przypadku zobowiązuje. Ok, odpalę jeszcze program w firmach, zobaczymy, czy obciążony komputer zmusi ten wentylator do mocniejszej pracy na wyższych obrotach. Odpalamy. Więc już karta graficzna jest na 100% swojej mocy, a jeśli chodzi o głośność wentylatora tego zasilacza, nie zwiększyło się nic a nic, więc macie sami obraz. Pod względem ciszy, tak zwanej kultury pracy, ten zasilacz jest po prostu jak dla mnie rewelacyjny. A teraz, moi drodzy, sprawdzimy sobie ten tryb, który ma pozostawiać wentylatory naszej obudowy jeszcze przez 3 minuty pracującymi po to, aby schłodziły komponenty naszego komputera. Tutaj mamy 3 gniazda na podłączenie wentylatorów. Podłączymy teraz wentylator i sprawdzimy to sobie. Ok, tu mamy 3 pinówkę, tu mam 4 pinówkę, więc muszę wziąć inny wentylator. Użyjemy sobie Thermaltake Ring. I dobrze, moi drodzy, wentylator podświetlany, więc będziecie widzieć, czy pracuje. W tej chwili wyłączam komputer. No i widzicie i słyszycie, komputer się wyłączył, wentylator zasilacza się nie kręci. Natomiast ten podłączony wentylator do samego zasilacza jeszcze pracuje i będzie tak pracował właśnie przez te kilka minut, dokładnie przez 3 minuty, po to, aby schłodzić nasze komponenty. Myślę, że rozwiązanie bardzo fajne, ponieważ jeśli na przykład mieliśmy dłuższą sesję w jakiejś grze, nasza karta graficzna, procesor solidnie się nagrzały, to dzięki temu szybciej sobie odprowadzimy to gorące powietrze z obudowy. No i moi drodzy, czas na podsumowanie testów zasilacza Be Quiet PowerZone 650W. No cóż, decydując się na sprzęt firmy Be Quiet, musimy przygotować się na nieco wyższy wydatek niż w przypadku zasilaczy większości znanych marek. Jednak wraz z tą nieco wyższą ceną dostajemy sporo korzyści. Przede wszystkim zasilacze serii PowerZone wykonane są na wysokiej jakości komponentach. Producent daje na zasilacz aż 5 lat gwarancji, co jest samo w sobie dobrą zachętą do zakupu, moim zdaniem. Do tego mamy certyfikat 80+ Bronze. Nie jest to co prawda jakiś topowy certyfikat, natomiast też dobrze świadczy o samym sprzęcie. No i co najważniejsze, jak testy pokazały, bardzo niski poziom hałasu, czyli bardzo wydajny wentylator Silent Wings 135 mm oraz stabilne napięcia przy obciążeniu zasilacza rzędu 40-50% i przy mocnej pojedynczej linii plus 12 V możemy go naprawdę obciążyć w dużym stopniu. Przy moim zestawie, dość wydajnym komputerze, jak widzieliście, pobór maksymalny sięgał 250 W, więc w moim przypadku mam jeszcze naprawdę ogromny zapas mocy. Mógłbym włożyć jeszcze tutaj topową kartę graficzną, na przykład GTX 980 Ti, którego może niedługo będę miał okazję testować i myślę, że jeszcze nam tej mocy zostanie nawet w konfiguracji dwóch takich kart połączonych razem. Kolejna zaleta to oczywiście w pełni modularne okablowanie. Możemy sobie wygodnie wszystko uporządkować w komputerze. Przede wszystkim podłączyć tylko te przewody, których potrzebujemy, a sama jakość przewodów, jak widzieliście, też jest bardzo wysoka, mają solidny oplot i naprawdę fajnie się układają. Jednak trzeba zaznaczyć, że te kable nie należą do najdłuższych. Jest to taka przeciętna długość, do większości obudów MIDI Tower wystarczy, natomiast do większych, no tutaj gwarancji już nie dam. No i ostatni taki plusik, funkcja cool-off, czyli 3 wentylatory podłączamy do zasilacza. Widzieliście w praktyce, jak to działa. Komputer się wyłącza, a zasilacz dalej pozwala pracować tym 3 wentylatorom, które po prostu szybko usuną ciepło z naszego komputera, co w jakimś tam stopniu pozytywnie wpływa na procesor, na kartę graficzną, jeśli one szybko
pozbędą się tego gorąca z siebie. Tak więc ja osobiście z zasilacza jestem bardzo zadowolony. W testach nie wykazał naprawdę żadnych problemów, radzi sobie jak na razie ze wszystkim. Jakieś sprawozdanie na pewno jeszcze Wam zdam przy okazji testów, na przykład wydajniejszych kart graficznych. Więc jedyną rzeczą wpływającą nieco negatywnie jest wyższa cena w porównaniu do zasilaczy innych firm. Natomiast myślę, że w pełni uzasadniona i kupując taki zasilacz możemy być zadowoleni z wydanej kasy. W komputerze miałem zasilacze już kilku różnych firm, ale w tej chwili na pierwsze miejsce wyskakuje firma BeQuiet ze swoim PowerZone 650 W. Z tego też względu od mojego kanału maksymalna ocena i naprawdę polecam ten zasilacz. Rekomendacja w pełni zasłużona. Mam nadzieję, że kolejne zasilacze, jeśli takie się pojawią na moim kanale od firmy BeQuiet, również pokażą wysoką klasę. Będziemy testować, będziemy sprawdzać, recenzji na pewno nie zabraknie. Przypomnę tylko, że ceny tego zasilacza sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zapraszam Was też na mojego Facebooka i często zaglądajcie na kanał, ponieważ codziennie coś się dzieje. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!